Dzień dobry moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Mikołaj, a przed wami materiał z gry Terraria, dokładnie tak. Kolejna absolutnie nowa giereczka, nazwijmy to, na moim kanale. Czemu mówię zdrobniale? Bo jest to kolejna gra z cyklu tych małych, pikselowych, 2D. Nie jest to jakaś duża produkcja, pełna akcji, fabuły i tak dalej, bo no jest to bardziej pixel art, jak widać na załączony rzut oka. Wielu osobom może się taki pixel art kojarzyć z bardzo malutką, ważącą pewnie 50 MB grą, która jest tak naprawdę prosta i nic za bardzo się w niej nie trzeba wysilać. To też zależy, kto jak na to spojrzy, bo mamy przed sobą Terrarię, moi drodzy, Terraria. Jest to gra, w której jest to survival, tyle mi wiadomo. Moi drodzy, to jest moje pierwsze od ponad 6 lat poważne podejście do Terrarii. Powiedzmy, że wiem, co to jest za gra, no i też powiedzmy, że nie wiem, co to jest za gra, bo tak naprawdę grałem w nią jakieś 3, 4, góra 10 razy w ciągu ostatnich paru lat na różne podejścia, na każdy rok wykładałem 2 osobne podejścia i nigdy mi to jakoś nie wychodziło, nigdy nie wiedziałem, o co w tej grze chodzi. Moi drodzy, jeżeli byście chcieli pełną serię z Terrarii, na razie będzie to jednorazowy film, no to zapraszam do dyskusji w komentarzach, co myślicie właśnie na temat serii z Terrarii. Jeżeli macie dla mnie, a z pewnością się przydadzą, jakieś porady do Terrarii, no to piszcie w komentarzach, bo od ponad 6 lat uważałem, że to nie jest gra dla mnie, ta gra jest zbyt... Najpierw uważałem, że ta gra jest zbyt trudna, później uważałem, że jest zbyt przytłaczającego kontentu, później uważałem, że jest zepsuta, a tak naprawdę to ja byłem zepsuty, bo nie rozumiałem jej mechanik. Po trzecie, ja miałem różne powody, żeby w tą grę nie grać. Najczęstszym powodem to było to, że po prostu to jest specyficzna gra dla specyficznych fanów, no i mi się to jakoś nie spodobało, po prostu za dużo ta gra jest dla mnie. Wiem, że ta gra jest 2D i ma w sobie więcej kontentu niż niejedna gra survivalowa i można przeżyć tu, wiem, że tu są walki z bossami, jakieś kurde eksploracje lochów, ulepszeń, zbroi, jakieś buildy i tak dalej, wiem to. Ale jakoś nigdy nie umiałem się jakby do tego przekonać. Z góry wybaczcie, jakby mi strzelał fotel, ale fotel mi się chyba rozpada i strzela cały czas, więc wybaczcie za te dźwięki. Nigdy nie umiałem się do tego przekonać, więc jeżeli macie jakieś dla mnie porady, zapraszam do dyskusji w komentarzach. Jeżeli chcecie więcej odcinków z tej gry, czy też pełną serię, zapraszam do dyskusji w komentarzach, bo to jest jednorazowy film, nie planuję z tego serii. Jeżeli wy będziecie chcieli, to będzie oczywiście seria, tylko oczywiście muszę się nauczyć poważnie w to grać. I też nagrywam to, bo wiele naprawdę, naprawdę osób pisało o Terrarię, więc zakładam, że znajdą się tutaj jacyś fani, co mają po 500 godzin pewnie w tej grze, bo są tacy ludzie. Ja tak jak mówię, przez ostatnie parę lat podchodziłem do tej gry z taką wizją, że kurde, ja nie wiem, co ludzie widzą w tej grze, no przecież w tej grze się nic nie dzieje. Jest 2D, jakaś taka płytka ona jest, ale później z każdym rokiem chęć narastała, bo no wiadomo, nie każda gra wprost powie ci, co masz robić. Tutaj akurat wiele znajomych mi tam polecało, żeby sobie Wikipedię przeczytać i dalej, i żeby się tego nie wstydzić, bo ta gra ma dużo w sobie niewiadomych. Więc z wielką chęcią sobie ją rozpocznę i spróbuję jej się nauczyć. Wiem, że tu są się jakieś klatki dla NPC-tów buduje, jakieś różne konstrukcje, nawet widziałem poradniki do budowy w tej grze, więc na YouTubie oczywiście, różnych YouTuberów. Pewnie jeśli są tu jacyś fani Terrarii, to pewnie kojarzycie też takich YouTuberów jak na przykład Mangetsu, którego ja jestem wielkim, można powiedzieć, może nie wielkim, ale jestem fanem jego twórczości, też wiele inspiracji czerpałem zakładając ten kanał. Ja miałem kilka kanałów, ale ten kanał jest takim moim głównym. No ale dobra, przechodzimy moi drodzy do rozgrywki solo. Ten film będzie pocięty, pomontowany, żeby oczywiście był krótki. No i moi drodzy, chcecie gry, macie jakieś porady dla mnie, zapraszam do dyskusji w komentarzach, nie wstydźcie się pisać, co tam dla mnie macie. Dobra, wybierzemy sobie oczywiście jeden gracz nowy. Jest to oczywiście kreator postaci. Ja na szybko, jeżeli będę, moi drodzy, robił taką
stałą serię, no oczywiście poświęcę troszeczkę więcej na ten kreator. Na razie zrobimy sobie prostą postać. Myślę, że nie wiem, coś takiego, nie wiem, takie włosy, powiedzmy na niebiesko, żeby to było, wiecie, jak mój kolor mojego kanału. Oczy damy sobie, nie wiem, takie, skóra niech będzie... Dobra, niech będzie normalna. Niech będzie normalne. Ciuszki. Niech będą jakieś takie. No i tak naprawdę to jest wszystko. Wprowadź nazwę postaci, będzie to Mikołaju. Mikołaju. A, i w ogóle, założyłem Instagrama, jeżeli ktoś... ja nigdy ogólnie nie podchodziłem jakoś poważnie do Instagrama. Teraz dopiero go założyłem, również na poważnie jakieś moje podejście do tej gry. Zapraszam, bo czasu do czasu będę publikował posty, co się u mnie dzieje, jak wygląda moje życie codzienne z podejściem tego kanału, bo też wiele osób się zastanawia, czemu są takie przerwy pomiędzy filmami. To na Instagramie będę starał się informować, co tam się dzieje na bieżąco u mnie codziennie w życiu i tak dalej, i tak dalej. Mamy oczywiście gracza, klikamy sobie graj. No i oczywiście nowy świat. Ja tam zawsze, dobra, średni na samym dobrym początku. Nazwa świata to będzie oczywiście Nowicjuszolandia, bo to jestem nowicjuszem w tej grze. Klasyczny, tego nie wiem, nie jestem w stanie rozkminić, o co tu chodzi z tymi poziomami trudności. Mam jakiś klasyczny podróż ekspert. Tryb mistrzowski, ja chyba klasyczny wybiorę, bo pod... nie, klasyczny wybiorę, bo podróż to pamiętam był jakiś update do tej gry, który dodał właśnie ten tryb podróży, czyli to jest taki po prostu narratorski poziom, gdzie tak naprawdę nic od nas niczego nie wymaga. No widzicie, nawet królik jest żółty, czyli to jest takie, wiecie, wszystko sproszczone i tak dalej. Ekspert, to już troszeczkę jakbym troszeczkę więcej o tej grze, no, czyli tryb mistrzowski, czyli tylko tryb okrutny, trudny dla prawdziwych zuchów, to nie dla mnie. Mamy oczywiście jakieś tutaj, nie wiem co to jest, naprawdę, tu jest tyle niewiadomych. Ja bym mógł się zastanawiać, ale tak naprawdę wszystko opiera się o flashbacki, które mam z tej gry. Jest, tu jest jakiś biom fioletowy, tu jest jakiś biom czerwony, ale co to robi? Kompletnie nie wiem. Moi drodzy, odkąd odnowiłem znajomość z moim przyjacielem z dzieciństwa, opowiem wam teraz taką historyjkę. Miałem takiego kumpla, którego po prostu zapomniałem później na parę lat, odnowiliśmy kontakt. Ja nie miałem z nim żadnych sprzeczek. Odnowiliśmy po prostu po paru latach kontakt. On jest teraz dorosły, ma studia i tak dalej. Ja już prawie, można, nie ma, że nie jestem dorosły, prawie pełnoletni. I no i sobie tak gadaliśmy, no i nawinął się temat Terrarii i myślę, że teraz był odpowiedni moment, żeby w to zagrać. Więc gramy. Gramy, jesteśmy na świecie. I dalej, jak na to patrzę, to przewija mi się, co tutaj w tej grze widzą ludzie. No i ja bym chciał poznać, dlaczego wy macie kuchnia po 1000 godzin w tej grze. Dobra, mam siekierkę, mam kilof, mam miecz. I wybaczcie mi, bo pewnie ktoś napisze w komentarzach, że on dopiero zaczął grać po 6 minutach. Witajcie na kanale Mikołaju. Bo ja, moje wstępy są czasem bardzo, bardzo długie i... staram się, żeby były krótsze, ale wiecie jak to jest. Chciałem troszeczkę prowadzenie zrobić. Mamy mieczyk do bicia się, to jest taki sztylecik, można powiedzieć. Mamy oczywiście kilofik do kopania. Tutaj kilofem oczywiście kopiemy ziemię, bo to jest terraria. Mamy oczywiście siekierę do ścinania drzewna, więc ścinamy drzewno. Ja mogę w ogóle to jakoś przybliżyć. Klawiszu logii też nie znam, więc jakieś tam macie jakieś porady do skrótów klawiszowych, czy coś możecie pisać. No, dużo mi osób... O, to jest slime. Musimy uważać na slime'a, bo zawsze to jest taki wróg na początek, z tego co pamiętam, który nas tutaj atakuje. Fajnie było, jakbym mógł sobie przybliżyć to. Nie wiem, jak, co za to odpowiada. Przybliżyć się do monitora niestety za bardzo nie mogę. Ale jakoś sobie poradzimy. To jest jakiś NPC. Wiat 250 na 250, czyli życie to jest jego pewnie, tak? Co ja jeszcze wiem o tej grze? No, wiem to na pewno, że na samym, nie wiem ile trzeba się dokopać na dół, ale tam piekło znajdziemy na samym dole. Nie wiem ile trzeba dokopać. Wiem, że im niżej schodzimy, tym jakieś nowe surowce, też tych surowców za bardzo nie kminie. Co to jest? Tego drzewa chyba nie zbiorę, bo to jest drzewo dla mnie zbyt twarde chyba. Dobra, ścinamy trochę drzewa. Stack w tej grze to jest chyba 999. Nie wiem jak z głośnością, bo ja tej gry nie słyszę, tylko wy ją będziecie słyszeć. Mi dźwięk za bardzo niepotrzebny jest. To raczej nie jest gra na słuch, no chyba, że mnie coś zdziwi i się okaże, że to jest gra na słuch. O, w mordę trzeba go unikać. On robi takie...
On skacze na mnie. O kurde, o kurde, o kurde, gdzie jest moje życie? W prawym górnym rogu jest moje życie. Okej, okej, okej. O, w mordę, dobra, wiecie co? Bo ja się tutaj daję, ty, wyskakują mi strawy. Normalnie, nie, nie, fajnie. Można iść tylko w lewo, w prawo albo w dół. Pewnie zakładam, że jak na kontent tej gry gdzieś tu pewnie są jakieś skrzydła, które pozwolą mi odkryć jakiś jeszcze podniebny świat. No cóż, możemy się w prawo, lewo, góra, dół sterować. To nie jest gra 3D, TPS, FPS, wiecie o co chodzi. Dobra, koniec tego ścinania drzewa. Co my możemy robić w tej grze? Mam oczywiście mapę pod tabem, to wiem. Mapę pod tabem oczywiście po drodze wiem, że możemy znaleźć pustynię z kaktusami. Z tych kaktusów wiem, że można zbroję robić. To też wiem, bo mi znajomy o tym mówił tam niegdyś. Takie rzeczy to ja akurat pamiętam. Co to jest? To jest chyba życie. Okej, okej, okej. Życie leżało na ziemi. Życie leżało na ziemi. O nie. Dobra, 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 dobra. Odejdźmy od tematów żartów, bo dzisiaj mi to może nie wyjść. Jest druga w nocy, kiedy tu dla was nagrywam, więc idealny czas sobie wybrałem na nagrywanie. Jeszcze Far Cry jest w drodze. Dobra, gdzie ja idę? Odpalmy sobie oczywiście. O, pod E mamy taką mapkę. Fajna, fajna. Pod Escape mamy tu rzecz. I to jest kolejna rzecz, która mnie odstrasza wcześniej. Mamy jakieś ekwipunki. Jakieś takie inne rzeczy. Jakieś tutaj rzeczy są. Co to jest? Okej, okej. To są jakieś zmiany interfejsu. I tu mamy craftingi. Możemy sobie stół warsztatowy zrobić. Postawmy go, nie wiem, tu. Czekajcie, postawmy ten stół warsztatowy tutaj. O, 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 o. Tu go postawimy. I co my tutaj mamy? Co my tu mamy? No dawaj, dawaj. Aha, mogę tu po prostu escape'a kliknąć. I możemy sobie ściany zrobić. Możemy się ściany zrobić, bo w nocy przyjdą potworki. O, 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 możemy sobie miecz zrobić. I ten miecz jest lepszy, bo ma więcej obrażeń. Ja zaraz zginę. Ten miecz, tak, pamiętam, że właśnie był taki miecz, który po prostu więcej bił. I teraz mogę się naparzać z tymi, co będą na mnie skakać z góry. Nie wiem, co mogę robić z żelu. W ogóle jakieś skarbonki można sobie tu kupić, to co pamiętam. Ja wiem, teraz walę tak naprawdę dla tutaj większości z was może się wydawać, co ja tutaj gadam. Tak jak mówię, ja tu mówię rzeczy, które wiem o tej grze. I jest ich sporo i są to takie rzeczy, które albo robimy na początku, albo robimy pod koniec gry, albo po środku, więc tak naprawdę mogę tak naprawdę błądzić z tymi rzeczami, które aktualnie myślę, że mogłyby mi się przejawić, o co chodzi. Możemy oczywiście sobie czapeczkę zrobić na start, jakąś zbroję widzę pewnie z drewna. I z tego co pamiętam, mogę ją umieszczać tu. O, tu mogę ją umieścić. Pierdzielone slajmy, wypadł. Mogę sobie zrobić tutaj drewniany napierśnik, który mogę tu ułożyć albo tu. Co to? I czym to się różni? To też było dla mnie ciekawe. To niebie, to zielona, a to niebie, to jest koszula. A tu jest zbroja. Mieszkanie mieszkania wyposażeń. Dobra, to wyposażenie, to pomyślmy sobie, że tutaj. No i oczywiście nagolennik i tu jakieś kurde pierścionki, drewniany młotek. Co on robi? Nie mam pojęcia. Zaraz się okaże. O kurde, on chyba będzie dużo bił, tak mi się wydaje. Albo on odrzuca po prostu wrogów. Albo służy do wyburzania ścian po prostu. Ja nie wiem po co ten... Życia nie tracę zbyt dużo, to jest chyba jakiś klasy... Aha, ja biję tam, gdzie idę. Dobrze wiedzieć, że biję tam, gdzie idę. Czyli jak idę w prawo i się ustawię w prawo, to biję w prawo. Jak skręcę w lewo, to biję w lewo. Super, super, super gro, super. Dobrze wiedzieć. To są podstawy, one mi się przydadzą do przeżycia. Aha. Czemu się bije slajmamy przez godzinę, zamiast wyjąć tego piachę zielonego miecza? Dobra, 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 dobra. Zepnijmy poślady i... Zabijmy tego szlajma. Dobra. Dobra, 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 dobra. Co ja tam dalej mogę robić? Wiem na pewno, że mogę się jakieś ściany stawiać. Nie wiem jeszcze dokładnie, na czym to polega. Mogę ściany stawić. Jakąś drewnianą platformę. Mogę drzwi postawić. Krzesło. Nie wiem, na cholerę mi krzesło, ale... Mniejsza. Czemu mnie cały czas mobki atakują? O co chodzi z tymi slajmami, no? Dobra, 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 dobra. Co my tu mamy? O, mamy łuk. I mamy monety. Okej, okay, skrafciłem sobie łuk. I jak mogę z niego strzelać? Nie mam strzału pewnie, a w takiej grze to pewnie zakładam, że strzały trzeba będzie skraftować. Czyż nie? Poczekajcie, bo to jest crafting. No nie, znowu do mnie idą te ciuliki zielone. Szlajmy!
wypad. Dobra, spróbujmy, postawmy sobie drewnianą ścianę i zobaczmy. Okej, okay, mamy ścianę. I co w związku z tym? Okej. No nie. No nie, my się nie polubimy. One są jak szkielety w Minecrafcie, dużo ich przeszkadzają co chwilę. Co to jest? Mikstura górnictwa, co ona robi? Zwiększa szybkość kopania o 25%. Okej, okay, to jest miksturka, to sobie zostawię na później. Co to jest? Żel. Pewnie tu mogę, to jest taka amunicja, można powiedzieć. Tak, to jest, żel to też jest amunicja, dobrze wiedzieć. Tu wiem, że trzeba trzymać amunicję, takie inne rzeczy, albo jakieś pieniądze i tak dalej. Tu są monety, to jest amunicja. Co to jest? Grzyb. Przywraca 15 punktów zdrowia. No nie. Szybko trzeba zbudować schronienie. Schronienie trzeba zbudować. Schronienie. No nie. Dużo ich się tutaj robi. Dobra, dobra. Szybko, szybko, szybko. Fast. Drewniane do ryżywi. Ściana ziemi? Ja cię kręcę, o co chodzi? Czemu ich tutaj tak dużo jest? Ściana ziemi, tak? Okej, dobra. To jest nieważne. Jak mam zbudować... Aha, fajnie. Jak mam zbudować ściany? Ogólnie takie, wiecie, ściany, które... mogę postawić. Żeby blokowały coś. Drewno? Nie. To pewnie z drewna mogę budować, cholipka. A, no dobra. To wszystko wyjaśnia. O, takie coś sobie zbudujemy. Nie, no bez ja. No buduj to. Buduj to. Buduj to. No, nieźle. Jak to mogę wykopać? Kilofem. Dobrze wiedzieć. Życia to ja tu nie tracę zbyt dużo. Czekajcie. Pyk. 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 Dobra, muszę zebrać drewienka trochę. Zbieraj to drewno. Zbieraj to drewno. Czemu to nie zbiera tego drewna? O, dziękuję bardzo. Zbieramy, kładziemy tutaj to. Pyk, pyk, pyk. Pyk. Pyk, pięknie. I teraz drzwiczki. Drzwiczki trzeba zbudować, to jest priorytet. A, i ściany trzeba zbudować. Trzeba też ścianę zbudować. Shit. Trzeba ścianę zbudować. Trzeba ścianę zbudować. Powiem wam, że gra jest spoko całkiem i z pewnością odkryłbym więcej, co tu się dzieje. Znaczy na pewno eksploracja, no to wiem, że można znaleźć jakieś lochy, skrzynki i tak dalej, kopać się w ziemię. Ale wiem, że tu są jeszcze jakieś aspekty, wiecie, przetrwania, budowania tych domków dla NPC-ów. Ja tego nigdy nie ogarniałem i co trzeba zrobić, aby te NPC-y przyszły, bo można później z nimi handlować i tak dalej. Coś można z nimi tu robić. Ja już na pewno mi daleko do jakichś, wiecie, modów do tej gry, bo wiem, że ludzie to robią mocno tutaj, kurde. Czekajcie, zrobimy sobie ścianę, muszę podchodzić do craftingu. I zrobimy sobie jeszcze drzwi i pochodnie, ale najpierw trzeba ścianę zrobić. I zrobimy drewnianą ścianę. Pyk, 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 pyk. To jest drewniana ściana na pewno? Chyba tak. Dobra, powiedzmy sobie, że jestem w domu. Tylko oni mi tutaj wchodzą, ja nie mam drzwi żadnych. O nie, o nie. Czemu on mi coś stawia tutaj, no? Aha, bo ja tutaj sobie wybrałem. Mogę się ściąć drzewo przez ścianę? Oczywiście, że mogę ściąć drzewo przez ścianę. Dlaczego miało być to niemożliwe? Przecież to jest teraria. Czekajcie. No fajnie, że drzewo też przez ścianę zbieram. Weźmiemy sobie drewniane drzwiczki. Ich oczywiście nie postawię, muszę zniszczyć tutaj coś.
W mordę. Schowaj tą mapę. Dobra, okej. Gin zombie. Brains. Tam jest jakiś goblin na dachu. O, dostałem mieć, fajnie. Dobra, ważne, że mam jakieś drzwiczki. Siema. Muszę pochodnie skraftować. Jak nic muszę pochodnie skraftować. Ale powiem wam, że czuć ten poziom trudności, że to jest jakiś poziom dla nowicjuszy, bo ja tu w ogóle obrażeń nie dostaję. To jest coś dla mnie. Pyk. Pięknie. Co to jest? Za oko latające. Drzewa, mogę tu postawić te. Fuck, co tu się dzieje? Nie, zginę zaraz. Aha. Grzyb. Mogę grzyba zjeść. Już nie mogę grzyba zjeść. Ale mogę zjeść morele. Dobra. Dzień dobry. Dobra, wszyscy naraz. Do widzenia. Nie ma was. Widzicie, mogę spamić po prostu tym mieczem i oni tutaj nie, po prostu nie podejdą. Po prostu, bo tak. Nie wiem, czy tu w sumie będzie co montować. Zginąłem. No właśnie, śmierć. Pierwsza śmierć. Czy coś stracę? Chyba tylko rozum. Dobra, czekajcie. Co to jest? Spadająca gwiazda. Pamiętam te spadające gwiazdy. Z nich chyba jakieś rzeczy wypadały. Gwiazda z nieba. No i co ja dostałem? Pewnie mogę to w spokojnym azylu otworzyć dopiero. Gdzie moja chata? Biegnij! O, shiftem mogę pochodnie trzymać. To też pamiętam. Aha, ja w ogóle dalej mam ze sobą te wszystkie moje rzeczy, co miałem. Naprawdę zginąłem, no nie wierzę. Czemu ja się tak daleko osiedliłem? Mogę jakieś łóżko zbudować, żeby tam respawn point seta dać. W ogóle ciekawostka, Minecraft i Terraria nawzajem się wspierają. Pewnie wy wszyscy o tym wiecie i ja sypnąłem teraz bardzo banalną informacją. Ale to akurat jest, moi drodzy, nawet nie tyle co banalna ciekawostka, co fajne wyróżnienie. Bo fajnie, że nazywany przez ludzi Minecraft 2D wspiera się nawzajem z Terrarią 3D, czyli Minecraftem. Wiecie, o co chodzi? Terraria nie ma nic do Minecrafta, a Minecraft nie ma nic do Terrarii. Nawet te dopiski, które są czasami przy włączeniu Minecrafta, wyświetlają, że spróbuj też Terrarii na przykład. Że wiecie, że oni po prostu nic do siebie nie mają. Tylko nie wiem, czy to Microsoft ma też w roli, czy to ogólnie Mojang, wiecie, o co chodzi. Pewnie Mojang jest osobną częścią tego wszystkiego. To z tego, że to jest pod kontrolą Microsoftu, jak tam wiecie, jakaś Lady Agnes panuje. Ta taka dyrektorka, to nie ostatnio było głośno. Okej. Kiedy się zrobi dzień? Bo to jest, powiem wam, ciekawe. Robię sobie pusty ekwipunek. Zrobimy sobie drugie drzwi. Hop. Pięknie zdążyłem. Teraz do widzenia. Oj, spimy sobie oczywiście. Czy się tutaj dzień zrobi w tej grze kiedyś? No kurde. Możecie też dać znać na dole w komentarzu. Co według was powinienem robić na początku tutaj, czy jakieś eksplorować, czy nie wiem, iść po jakieś, wiecie, surowce i tak dalej. Ostatnio dzięki waszej pomocy udało mi się Subnautica ukończyć, co no, raczej nigdy bym nie zrobił. Sam na sam, bo to skomplikowana gra dla mnie była, to Terraria.
To jest, moi drodzy, Terraria. To jest następca Subnautiki. To nie będzie Sons of the Forest, bo Sons of the Forest każdy by zrozumiał. Tam są jakieś poradniki, ale ja na przykład tutaj nawet miałem problemy z poradnikami w Subnautice. I polskich poradników było mało. Terraria będzie dobrym następcą. Bo Subnautica była dla mnie skomplikowana, ale pokonałem tą komplikację. Jak pokonam w Terrarii komplikację, to już będę mógł się poczuć jak gracz. Wiecie, o co chodzi? Co to jest za fioletowe oko ulepszone? Jak to się w ogóle nazywa? Demoniczne oko, kurna. Chyba się dzień robi. A ja sobie tutaj XP jak w jakimś MMO. Diablo czy coś w tym stylu. No, w Diablo to ja nigdy akurat nie grałem, ale... XP, żeby mieć wysoki level. Zaimponować moim znajomym. Których nie mam. Bo gram w gry cały czas. Od 10 do 20. Od 2 do 12. Spam tym mieczem. Pięknie. Udało się. Będzie ze mnie wojownik. Będę mógł uczestniczyć w bitwach. Dawaj. I co? Cała noc w tej grze opiera się o odpieraniu ataków przeciwników, tak? Początkująca. A czy ta noc się kiedyś skończy? Bo aktualnie to chyba jest dłuższa niż w Minecrafcie nawet. Nie, na stówę jest tu jakieś łóżko i mogę pewnie się przespać. Tylko jestem ślepy. Co, czy jakieś... Czy ja widzę dobrze, żeśmy się... Strzały mi się dokoły. Mogę je skrafcić? Amunicja. Mogę z łuku strzelać. Ale super. O kurde. O, w mordę. Ale fajne. Powiem wam. Podająca gwiazda. No i co z tą spadzającą gwiazdą? Co mi to daje? Mogę to jakoś tworzyć? Dostałem świetlik. Co to jest świetlik? O, w mordę. Co to jest świetlik? Pewnie mogę to rzucić tak jak flarem w Subnautice, że wrzucam, wiecie, do jaskini i to się oświetla. Dobra, otwieram drzwiczki i do widzenia. Do widzenia, sąsiedzi. Ty, oko mi wleciało do domu. Wypierdzielaj. Jak na razie to walczę, nie zaznaję nowych mechanik tej grze, ale na pewno zaznaję nowych przeciwników. Ty, Mysterio idzie. Wypierdzielaj, Mysterio. Teraz zauważyłem, widzicie? To jest Mysterio. Postać ze Spidermana. Co? I zginąłem oczywiście. No dobra. Spoko, tak też można, nie? Ej, no ale ta noc się kiedyś skończy. Wiecie, to jest pewnie mechaniki w tej grze w stylu są takiego stylu, że jak podniesiemy, to jest jak w tym, jak w Valheimie, że jak podniesiemy dany przedmiot, którego jeszcze nie mieliśmy, to odblokowują nam się nowe craftingi z nim związane. To jest właśnie pewnie kwintesencja. To jest moja hipoteza, ale prawdopodobnie tak jest. Coś musiałem po prostu podnieść przez to, mam te strzały teraz do craftowania, albo nie wiem, z czasem? Nie wiem, ja tu exp jakiś poziom tym levelem? Dobra, zamknijmy drzwi, bo to się robi prawym przyciskiem myszy, która idzie. Aktualnie się skapłem. Na stówę tu jest jakieś łóżko w tej grze, no nie, jakiś ptok jeszcze leci. Łago, latająca ryba, dobra. Tu jest jakieś łóżko w tej grze. Ognisko. Wait. Nie ma. Nie ma nic związanego ze spaniem. To może tutaj będę miał? Pewnie hipotezuję, że to się z jakiegoś handlarza. No, pewnie. Co ja założyłem na siebie? Miśka założyłem jakiegoś na siebie. Mam miśka, który ze mną podąża jeszcze. Powiedzcie, że będzie walczył sam. Nie? Z wielką chęcią. Z wielką chęcią się będę na niego patrzył. Kapelusz. Przeciwdeszczowy, okej. Okay. Ale zaje fajnie. Mam kapelusz przeciwdeszczowy. Co ja tu mam? Jakąś gwiazdę? Co to robić? Amunicja. Znika po wschodzie słońca. Spoko. Ręka zombie. Co robi ręka zombie? Of mordę. Ciekawe. Szybkości użycia 10 minut 10% odrzutu. Okej. Okay. Mam drewno. To wyrzucę, pewnie do kosza mogę schować. Ściana jakaś, soczewka.
Właśnie dzień robi, tak mi się wydaje. Tak mnie się wydaje, że się dzień robi. Dobra. Co my możemy tu ogarnąć? Co jest? Co to za cień? Aha, to są ledy, które się odbijają za mną. Aha, dobrze. Dobrze widzieć. Chyba się dzień robi faktycznie. Dobra, wychodzimy. No, atakuj. Po co ja cię ubrałem? Bezużyteczny misiek. Mogę cię zabić? Nie mogę. A szkoda. Jesteś bezużyteczny. Dobra, idziemy na wyprawę. Bo się widzę, chyba dzień robi. Co to jest? Jezu, myślałem, że to są jakieś pszczoły przebrane za asesynów. Ja z daleka nie widzę, co to jest. Pewnie jakieś krzaczki. Pszczoły przebrane za asesynów, to żebym wymyślił. O kurde. To jest szlam z parasolką. To jest... Szlam z parasolką. To jest szlam z parasolką. Groźny przeciwnik. A, teraz za niedługo ja będę groźnym przeciwnikiem. Dobra, idziemy zginąć oczywiście, bo tak robię w każdej grze. Dobrze, że tu nie ma samochodów, bym się pewnie popisał. Pochodnia. O, mam świetlik. Ale fajnie. Umieram. dobra, eksploracja mi wychodzi na plus. Widzicie, w prawym dolnym rogu jest taki wazon obok takiego czerwonego kwiatka. To też wiem, że muszę rozbijać. Tam się łupy chowają. Będę się starał to. Pytanie jest, co ja tracę w ogóle. Tam jakieś chyba monety straciłem. Dobra, moi drodzy. To będzie na tyle w tym odcinku z Terrarii. Tak jak mówiłem, zapraszam was do dyskusji w komentarzach. To od was zależy, czy będzie pełna seria z tej gry. Bo z chęcią chciałbym, żeby była, nie? Ale też nie chcę ją nagrywać, wiecie, po to, żeby też nikt jej nie oglądał, bo tak... No, prosiliście mnie o nią, a ja jednak ostatnio prowadzę taki cykl, że chciałbym się nieco więcej integrować z widownią kanału, więc też chciałbym, żeby to od was zależało. Nie żebram o subskrypcję, o kciuki, w sumie kciuka to od was zależy, czy zostawicie, czy nie. Ja nie żebram takie rzeczy, bardziej mi interesują komentarze, bo tam można w prosty sposób wywnioskować, co dana osoba myśli, bo po lajku to tam to może być albo co mu się podoba, albo jakiś fan, czy coś, wiecie, o co chodzi. Dlatego ja lubię sobie komentarze, lubię wchodzić w dyskusję. Oczywiście wszystkim komentarzom waszym przypinam serce, wy jesteście najlepsi, a ja mam najlepszych widzów, zawsze to powtarzam. No to tyle, moi drodzy. Dziękuję wam za oglądanie Terrarii, ją zmontować, wrzucę wam. No i tak jak mówiłem, to nie jest nowa seria, tylko jednorazowy film. To czy to będzie seria, czy będzie drugi odcinek tego jednorazowego filmu, zależy już od was.